Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Kingdom Come Deliverance. I słuchajcie, ostatnio udało nam się wygrać walkę. Wygrać walkę, nie wojnę. Jezus Maria, myślałem, że on powiedział do mnie, witaj Henry. W każdym razie mamy do spotkania się z zarządcami tutaj ratajów. Z panem Radzikiem. I panem Hanuszem chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Więc nie ma to tamto, tylko chyba warto byłoby się iść spotkać z nimi. Pytanie, czy to na pewno jest tutaj? A, no właśnie, to nie jest tutaj. To jest na tym drugim zamku. Nie wiem, jak to nazwać, nie wiem, jak to rozdzielić, w każdym razie na tym drugim. No dobra, no to lećmy. A przy okazji mogę sobie, kurde, ponaprawić... Nie skwiszcz na konia, przecież jest tutaj. Mogę sobie ponaprawiać zbroję, bo niestety, ale jesteśmy mocno poobijani. Także większość rzeczy mamy po prostu poniszczonych. A w sumie jak w zasadzie jak tutaj już jesteśmy. W zasadzie jak tutaj już jesteśmy, to słuchajcie, czemu by... I przy okazji jest dzień. Nie, żadnego kradnij. Jezus Maria, jakbym tak źle kliknął i bym ukradł miecz z lady, to bym mnie po prostu chyba... Nie, masakra. Odnośnie miecza królowej Saby... Ej, właśnie, zaraz. Przecież ja dałem pracę... Hej, ja dałem pracę tym ludziom przy wodzie. Jak ja mam od nich odebrać... Jak ja mam od nich odebrać to, co mi obiecali? Na przykład fragment miecza królowej Saby. Aha. Ciekawe, prawda? Dobra, wybierzmy wszystko. Dlaczego tego nie mogę? Nie możesz tak mocno zniszczonego przedmiotu naprawić. No okej, okay. I za wszystko zapłacę. Oczywiście wiemy. Czemu nie? Warto się potargować. Może coś tu niżej, kurde, utargujemy. Taka oferta cię istoty, Sasi? Nie. To taka oferta cię? Ojej, dobra, jeszcze trochę obniżył i weźmy to. To jest już ostateczna oferta. Okej. Okay. I w sumie to był miecznik, więc tak naprawdę miecznik, od miecznika nie będę chciał sprzedawać mu rzeczy, tylko sprzedamy tutaj u tego pana. A przy okazji, czy ja mogę z konia teraz tak wziąć w ten sposób? O, do inwentarza, cyk. Okej. Okay. I to mi oczywiście wystarczy. Sobie od pana płatnerza posprzedaję rzeczy i przy okazji się naprawię, więc o interesach najpierw sprzedajmy, oczywiście zbrojka i teraz tak, do koszyka i to jest, kurde, łącznie 900, wow, targuj się. Wow, kurde, wam powiem, że kilka rzeczy tutaj dodaliśmy, a naprawdę zrobiło robotę. Close. Jeszcze trochę zbić. Tyle? Close. Welcome, Henry. No dobra, 960, niech będzie. Po 60 więcej. Kutwa. Dostałem osiągnięcie kutwa. Co jest kutwa? Bo źle się to kojarzy. Odnośnie naprawy, słuchajcie, wybierzemy wszystko. Co? Ale niby jak? Let's have a word about the price. What the fuck? Aye. 800 za naprawę? Powaliło go czy jak? Are we agreed? That's not. All right. I'd almost shake. Aye, for that amount I can be persuaded. Za 800? No dobra, i tak wyszliśmy na plus, ale jednak, jakby nie patrzeć, to trochę dużo. To trochę dużo. Już nie mówię o tym, że chciałbym sobie jeszcze naprawić inne rzeczy. Na przykład jak ostrogi czy przeszywanice. Ej, właśnie, koniu. Koniu, a czy ty nie miałeś czasem właśnie na przykład siodła zepsutego? I uzdy? No miałeś właśnie, miałeś. Pytanie, czy ja też jestem w stanie to tutaj naprawić? Bo to by się przydało, prawda?
Ja o tym zapomniałem, odnośnie naprawy. I zobaczcie, nie mamy u niego nic do naprawy. Pytanie, czy... gdzie będę mógł naprawić te rzeczy? Jeszcze ewentualnie u krawca, no... Powiedzmy, że siodło u krawca... No, jako tako. Odnośnie naprawy... Okej, i tutaj widzicie, też nie mamy niestety... Dobra, zawsze mowa, już nie będę się targować o jeden. Niestety nie jesteśmy w stanie naprawić tego... ...na konia. To trochę niefajnie. Dobra, gdzie to jest? Wszystko. Na konika bym to założył z powrotem. Załóż na konia i załóż na konia. Tylko jak to naprawić? Czy ktoś jest w stanie mnie pokierować, gdzie miałbym naprawić te rzeczy odnośnie konia? Na przykład zwykłe siodło i zwykłą uzdę? Bo za bardzo nie mam za bardzo pomysłów, gdzie to naprawić, jeżeli ci nie chcą naprawiać mi. Ostrogi jeszcze są do naprawienia, ale dobra. Buty jeździeckie, dobra, gdzie jest mój konik? Tam jest konik, chodź. Większość rzeczy do walki tak naprawdę mamy naprawione, więc nie jest źle. Koń też ma odpowiedni udźwig, więc nie jest to jakoś super ekstra problematyczne. Kim ty jest? Ptaszek, czemu ty jesteś, łazisz nieubrany? Dobra, na razie z tobą nie chcę gadać. Czemu pan ptaszek kurde łazi znowu w piżamie, można powiedzieć, po dziedzińcu? I go wie. Może znowu łaziebne kurcze odwiedzą. Dobra, panowie. No tak, tak, przyszedłem. Aha, czyli oni są na górze. Dobrze wiedzieć. A jak na górze, to gdzie jest? Są schody? Tu są schody. Dzień dobry. Przesłuchaj jeńca w Merchojedach. Dowiedz się, co się stało z Maciejem. O? Jakieś nowe wytyczne do zadania już zawczasu, zanim się dowiedzie? I'm afraid you were right when you said these hostilities wouldn't end at Pribislavitz. That comes as no surprise. What has happened? The men reported two more attacks today. Ah, Henry. I'm glad you're here. It seems like we'll have another task for you. Come and join us. My lord. Greetings, lad. The bandits raided a few remote hamlets, but that's the least of our worries. They also attacked Merchojed, and that's a much more serious matter. Merchojed? Matthias is working there. They attacked right after the battle in Pribislavitz. Bastards are probably trying to prove they're still strong. But there's a silver lining. The villagers held them off. And they even took one captive. He's wounded, but we can still interrogate him. Your graces. I hope I'm not intruding. On the contrary, Master Tobias. Unlike Bernard, you are the bearer of good tidings. Or so I gather from the coin you carry. Tell me, how many groschen did we find in Pribislavitz? My lord, I'm sorry, but my news is no better than Captain Bernard's. These coins are very good. That is to say, well-made facsimiles, as we call them. What? I don't give a fack what you call them. I want to know what they're facking worth. That's just it, sir. They're worth nothing. Are you saying what I think you're saying, Master Tobias? This here... is just a pile of copper. Kurva! Fuck! Plated with silver, so it's still of some... worth. No. Kurva! Fuck! Is it a lot of work to make such counterfeits, Master Tobias? I should say so, sir. Highly demanding work. Especially to make such plausible forgeries. They would need a well-hidden foundry, several craftsmen, and a source of material. But they could just be brought in from somewhere else, could they not? Well, they could, but then again the silver mines are nearby, and these groschen seem freshly minted, so... So we are facing a foe who has almost limitless sources of coin. That's all we need. Doppelteil! Well, gentlemen, it's clear what we have to do. Interrogate that captive bandit, find out their numbers, and promptly cut off their supply of money. Otherwise, they'll soon have another encampment. If they haven't already. I doubt it, sir.
Merhayed wouldn't have been able to hold them off if they did. Well, lad, I said we'd have work for you, but it never crossed my mind there would be this much. You've already proved your worth as an investigator, so I'm putting my faith in you again. Go to Merhayed and question that captive. Find out where those brigands are hiding, how many there are, and what they're planning. And while you're at it, see if you can find some clues as to where this counterfeit coin is coming from. Very well, sir. Good luck. We're counting on you. All of us. Come report to me as soon as you know anything. I'll be at the lookout point near Talmberg. Gruba sprawa, słuchajcie. Ale zobaczcie, zwróćcie uwagę, że ci bandyci, którzy zostali opłaceni, bo tą skrzynkę znaleźli właśnie u bandytów, których rozgromiliśmy przed chwilą. I te pieniądze bandyci dostali od prawdopodobnie tego typa, który był pokazany jako ostatni, który gdzieś tam wydawał rozkazy, żeby coś tam zrobić, prawda? Więc tak naprawdę bandyci zostali oszukani przez tego typa. Strasznie dziwna sytuacja, co? Zastanawiam się, czy nie zagadać sobie z panem ptaszkiem. Bo widzę, że tutaj gdzieś lata blisko. Można byłoby z nim zagadać. O! Nawet sobie tutaj siedzi chyba, jeżeli dobrze widzę. Tak. Zastanawiam się, czy brać kolejne zadanie od niego, bo boję się, że właśnie ten dziennik nam się tutaj dość mocno zapełni. A teraz warto by było jednak dowiedzieć się odnośnie tego, co się stało w tych Merhayedach. Dowiedz się, co się stało z Maciejem. Czemu akurat z Maciejem? Aha, co u niego po prostu. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Jezu. Piwek. Satisfied? A, zagadamy do pana ptaszka. I'm glad you're here. What's happening, sir? Uncle Sahanush sent for me. No doubt he wants to give me another ear bashing about the error of my ways. And he said to bring you. Chwilą się z nim widziałem. What has it got to do with me? Plenty. You're in it with me ever since that hunt. Greetings, Henry. All right, we should get going then, shouldn't we, Sir Hans? The sooner we get it over and done with, the better. I suppose so. Right away. I put some of my old clothes in a trunk for you. I don't want you making me look bad in front of Hanush. So go and get dressed up before we head off. Thanks, sir, but I'd rather go as I am. You'd rather disgrace me? Well, I'm in no mood to argue with you. Come on then. Czyli jednak się rozwiąże to wszystko tutaj już od razu. No dobrze. Niech tak będzie. Czy to chodzi o tą ostatnią noc i że ukradliśmy jej wino? Well, my ward and his, what shall we say, chaperone? Uncle, my lord. I hope we haven't dragged you away from anything too important. Not at all, Uncle. We like were just... Like boozing and whoring, for instance. Nie, nic takiego. Uncle, I can... Perhaps you were busy, causing mayhem in the middle of the night and beating up my subjects. No, it wasn't... Henry and I were Henry's just... Henry's as big a fool as you are. But he's not my ward, thank Christ. What the hell do the pair of you think you're doing? There are people in this fiefdom who work from dawn to dusk to put food on their tables, and on yours, may I remind you. And then they look at you, Hans, their lord and master, and see a drunken layabout. That fellow you beat up last night was a guard, a new guard on the town watch. And he couldn't report for duty this morning because of his injuries. I had the bailiff here complaining, and could I tell him what I really think about this whole sorry affair? Of course not. That would demean me. And you too! So I had to sit gaping like a stuffed owl and listen to his grievances. Maybe you think because you're the lord here you can get away with anything. But you're sadly mistaken, you blockhead. A lord remains a lord only as long as he commands the loyalty of his subjects. And I'm sure I don't have to tell you the folk here are not exactly enchanted at the prospect of having you in charge!
That was the last straw, Capon. One more of your escapades and I'll send you to your mother in Polnar. For all I care, she can dress you up like a wench and marry you off to some Hungarian. Uncle, that arson Archibald tried to murder me. What was I to do? Oh, don't exaggerate. Well, I'm hardly surprised after you molested his girl and humiliated him. I was only... Oh, don't whine, for heaven's sake. It's about time you started taking some responsibility. I have a job for you. Maybe that will keep you out of mischief. Sir Milorta of Oleshna has turned up here. Do you know him? Isn't he Sir Bernard's cousin? He is. He came here with a remnant of his retinue to seek refuge. He's seriously wounded. What happened to him, sir? His fortress Oleshna was attacked by one Wulfran of Camburg. Milorta pursued him almost as far as Neuhof and engaged with him. Unfortunately, the skirmish didn't end well for Milorta. Wulfran of Camburg, that name is familiar. He's kin to the Oleshna lords, too. A cousin of Bernard's and Milorta's. Their family affairs are a little complicated. None of my business, of course. I just wish they'd found somewhere else to thrash out their differences. What do you want us to do, sir? Go and see Bernard in the courtyard. He got a report that Wulfran pillaged some other farms around Neuhof, and he's putting a squad together to ride against him. Mind your step, though. It's a family affair. After all, maybe more to it than meets the eye. The important thing is to get that damn scavenger out of the domain. If possible, without bloodshed. I can't afford to lose any men over this business. Have I made myself clear? Yes, sir. Very well, Uncle. Get to work, then. Wygląda na dosyć poważne zadanie. Tak słuchałem. I powiem wam szczerze, że nie wiem, czy się czasem tym teraz nie zająć. Choć bardzo chętnie bym poszedł już przesłuchiwać w Merchojedach. Te osoby. Kurde. Przesłuchanie. Opcjonalne. Kurde, no ale dobra, jesteśmy tutaj blisko. To można by było tego Bernarda zagadać. No zobaczymy, co nam powie. Sir Hannes sent me, Captain. I'm to join your mission. And Sir Hans, too. Then mount up, youngster, and we'll move out. Okay. Let's go. A gdzie lecimy tak, by the way? When we get there, I'd like you to hold back. You could forget about that, Bernard. I'm not going on an outing. Możesz mi powiedzieć, dlaczego ptaszek jest nieubrany? I know what you meant. Forget it. Very well, Your Grace. Listen, Bernard. About this robber. I heard about his being a relative of mine and Milorta's? Something like that. We have the same great-grandfather, Baron of Oleshna. Wulfran belongs to a distant branch of my family, which, well, let's just say they bring no honor to our name. But I heard Wulfran of Camburg was hanged somewhere in Silesia after plundering the bishop's estates. I heard the same, only, well, I'm sure you've heard what they say about the Camburg branch of my family. Łatwiej było, jakby te napisy były na dole normalnie, nie nad głowami. Now, Bernard, don't you think I'm a little old for fairy tales? I meant no offense, Captain. Tell me all about it then. After all, there's no smoke without fire. And I never heard about the Camburg clan from a member of the family. Very well. At home, we always spoke in whispers about our Camburg relatives. The Wolf's father, Wilhan, came to visit. I'm almost ashamed to say it. You can rely on my discretion, Captain. Carry on. Well, servants were so afraid of him that they went and hid in the barn. No jak to czytać w ogóle? Epilepsji zaraz za chwilę dostanę. Go near Wilhelm. They're afraid he cursed them. I couldn't blame them. Why is that?
Wilhelm's face was so bad. Jeszcze nie mogę jechać jednostajnie z nimi. Bo tak za wolno. Was he wounded in war? A tym szybszym za szybko. See, his mother, Countess Barbara of Hogwarts, didn't want to marry Wilhelm's father, my grandfather's brother. She never wanted to bear his children. So, she fell pregnant. They say she went to a witch to get rid of the child. She ended up having them notes. Can you imagine it? Five babes born one night? Jesus Christ! That's not all. Four of them didn't live till dawn. Only the fifth survived. He was disfigured. Wilhelm, they say the witch cheated her. Instead of getting rid of the child, she put the devil's seed inside her. Good Lord, how dreadful. Well, Wilhelm carried that with him his whole life. When his own wife was in childbed, he had seven friars kneeling in her chamber day and night. It didn't stop the rumors, though. When his son, Wolfen, was born, he looked normal enough. But he turned out to be as wild as a stray tom. Sorry, że tak nic nie mówię, ale czytam i słyszeć też, co oni mówią. You're right about that. A few years ago, Wolfen went off to Poland, and Wilhelm got worse and worse. Cursed everything and everyone in his past, starting throwing pottery at the servants. He was on his deathbed. He sent for a priest, not just to give him the last words, because they were afraid that devil would come out of him and possess someone else. Then later, Wolfen turned up, even though he was supposed to be dead for years. Fogo said he was dead. But that wouldn't stop the devil, Spawn. Sweet Jesus. It sounds a lot more convincing. God save you, Henry. How are we supposed to deal with a monster like that? Pray, Sir Hans. Pray. Kurde, najgłupszy pomysł opowiedzenia historii. Najgłupszy. I sent them to scout ahead. Those bastards will pay for this. They most certainly will. Let's go. We have to make camp. Hamlin, take two men and come back here later. I won't have Vitus and Cyril left as crow meat. Yes, Captain. To ci powieszeni tutaj. Najgłupszy pomysł na opowiedzenie historii właśnie, na konno nad głowami postaci, kurde, gdzieś tak konie jednak, wiecie, no wszystko podskakuje w trakcie jazdy i nie jesteście w stanie bezpośrednio tego czytać, a słuchać, no możecie oczywiście, ale nie zmienia to faktu, że te napisy to zrobili strasznie nieprzemyślane, to jest mogli spokojnie, normalnie zrobić na dole wyświetlane, jak jesteśmy blisko. Dobra, jak daleko jeszcze? W sumie zbliżamy się też do Merchojedów przy okazji, więc jakbyśmy tutaj załatwili w pełni tą sprawę, to moglibyśmy od razu Merchojedy odwiedzić. Przesłuchanie tu prowadzić. A, teraz sobie przyjadę, tak. No dobra, a moglibyście mi powiedzieć, gdzie my tak naprawdę w zasadzie jedziemy? Do jakiego miasta? Tam wioski? Bo to bym chciał wiedzieć, to bym mógł nawet troszeczkę szybciej przed wami. Jezus moje. Mógłbym troszeczkę przed wami nawet pojechać. O. Spotka się z drużyną w obozowisku. Rozumiem, że obozowisko jest tutaj, tak? Ej, czy to nie jest to obozowisko, w którym my z ptaszkiem. Tak. Henry, I'm glad you came. To jest to obozowisko. Z którym z ptaszkiem przecież. No i co, Wolfinski? Tell me, Captain, how come this Wolfen is attacking his own kin? They say blood's thicker than water, but sometimes I wonder. Look at our king and Sigismund. So what's the cause of your conflict with Wolfen? Nothing in particular. Just that he's a ruffian, a treacherous bastard, and a bandit. No wonder the whole Camber clan is cursed. Przeklęty. How do you mean cursed? Like I said, Wolfen's grandfather married Countess Barbara of Hogwarts. She didn't want to bear his child and went to a witch to get rid of it. Only instead of getting rid of the unborn child, she ended up having five. What, all at the same time? All in one night. But only one of them lived till morning. The youngest, Wilhelm. And his face was disfigured.
They say the witch deceived the Countess, and it was Satan himself who impregnated her. How are you related? Milodum, Wolfen and I have the same great-grandfather, Urban, Baron of Alesna. Okay. And you believe that story? Depends how you look at it. Wilhelm wasn't a bad man while he was in his right mind, but he was terrifying to look at. I still get shivers down my spine when I think of him. As for Wolfen, word came that he died in Silesia. Then, one day, he appeared from nowhere. There are folk who say death has no power over him. Okay, no ale co teraz w takim razie? What do we do now? First, we have to find out where those horses are holed up. According to the reports, they raided a few farms around here. So someone should go to those places and find out what they can. You should do it, Henry. My men would probably just startle them. Okay. All right, Captain. Nie ma problemu. Where are the farms? One is uphill from Neuhof, right by the woods. One here above the woods by the crossroads, directly north from our camp. Dobrze. To let's go. Północną część gospodarstwa i Neuhofową część gospodarstwa. No to najpierw pojedziemy oczywiście na północ, jasne, jak najbardziej. No tutaj będzie trochę bliżej. A do Neuhof możemy później odbyć szybką podróż. Tutaj wypadałoby prędzej czy później kupić nowego konia, ale to prawdopodobnie pociągnie połowę moich zysków. Jak nie jeszcze więcej. No niestety kradzież nie wchodzi w grę, bo później takiego kradzionego konia nie jesteśmy w stanie normalnie przyzywać. Gwizdnięciem. Nie jesteśmy w stanie na niego nic zakładać. Dzień dobry. Kradnij. Nie no, nie zamierzam kraść tutaj ukradać nikogo. Przesady. Na górę można było wejść, myślcie? Zaraz porozmawiamy sobie z resztą. Sprawdźmy, jak tu wygląda. O, czy można tutaj spokojnie spać. Spaść. Spać to jest tutaj. Okej. Okay. Dzień dobry, wieśniak, wieśniaczka. Porozmawiajmy z nim. I'm honored that you should come to me. Tak myślisz? Captain Bernard sent me. I'm here about the raid on your farm. What? I've no idea what you're talking about, friend. They raided your farm, didn't they? No. I heard there was some raids hereabouts, but not here. Something's not right. The captain sent me here to this very farm. The captain must have made a mistake. I suppose so. Coś mi się wydaje, że chyba gość... Have you seen a horse? A dappled grey? My old woman saw him, and she didn't catch him, the silly cow. We could have had a feast. The sausages we could have... The grey, you say? A dappled grey. Do you eat horse meat often? We eat whatever comes our way, Goodman. These days a man can't be too fussy. I see. Well, dziwny ten gość jest. Strasznie dziwny jest ten gość. Może wieśniaczka coś więcej będzie rozmowna. Captain Bernard sent me. It's about that attack. Well, they came, took everything they could, and rode off again. I don't know what else I can tell you. We're trying to catch up with that gang, so I need to hear every detail you can tell me. What do you want to know? How many of them were there? Two or three. I'm not sure. My head's still in a spin. Which way did they go? I don't know. I wasn't watching. My husband made me hide indoors, and I only saw them through the window. So your husband was outside? Yes. He tried to parley with them. What did they take? Not much. We haven't a pot to piss in, which I told them in no uncertain terms as soon as they came here. So you're telling me they came here, you told them there was nothing worth taking, and they just rode off again, without further ado? More or less. Dziwne, strasznie. But just a while ago, you told me you were indoors the whole time. Yes. I was. Mostly.
So, were you inside or outside? Did you talk to them or not? Well, like I say, it was confusing. Oni kręcą coś. I don't remember much. Nie wiem, kurde, jak lody włosko-francuskie. O Jezus Maria. Nie przekonam jej. Nie przegadam jej. Retoryka ma większą ode mnie. O dziwo. Royalty ma dokładnie takie samo. 10. Let's get one or two things straight. Niestety nie przekonam. I'm here under orders from Captain Bernard, and that robber baron who came here crippled his cousin and killed two of his men. What's that got to do with me? Just so you know, the captain is very keen to see justice done, and it would not be wise to obstruct him. My God, what have I done to deserve this? So, what really happened here? First, promise me you'll get rid of them. That's exactly what I'm here for. They came a few days ago, took a pig and a sack of apples. We put up no resistance. I noticed one of them had an injured leg, so I offered to treat it for him. Why would you help those cutthroats? They didn't behave violently towards us, and I thought it would be best to keep them happy. At least they left me some apples. Go on. What happened then? They rode off, and I prayed we'd seen the last of them. Only the same evening, they came back again. One of them had been wounded, and they wanted me to take a look at him. They gave me some coin and took me to their camp. And in the morning, I came home again. Jesteś głupia? So you know where they're camped? I'd like you to leave me there. I won't go to their camp, no. But I know of a place where you'll have a good view of it. That'll do me. Wow, dziwna sprawa. Bardzo dziwna sprawa, wręcz bym powiedział. Kurde, wieczór się zbliża. Nie chciałbym po nocy po lasach chodzić. Mogłoby się źle skończyć. I widzę już chyba obóz nawet. Na mapie się zaznaczył. Tylko, że samemu do tego obozu wbijać? I'm not going any further. If they saw me, I'd be done for. The camp's not far away in this direction. Thanks. And don't worry. I'll deal with those bastards. I pray you do. Dobrze, no to w takim razie rzućmy okiem. Na pewno to jest ten obóz. W takim wypadku. Merchojedy, przesłuchaj. Dobra, to w takim razie zajmiemy się tym. A jeszcze tutaj jest zbadaj południową część gospodarstwa. Ale może najpierw się tym zajmijmy, co? Looks like I found it. I'd better get back and report to Captain Bernard. Zbadaj południową część gospodarstwa. Niestety mi się anulowało, nieosiągnięte zadanie. Ale to nic. Ale to nic. Dlatego, że... Tak naprawdę chyba pierwszy strzał był dobry. Pierwszy strzał był dobry, czyli poszliśmy i udało nam się przesłuchać odpowiednią osobę. I powiedziała nam co i jak. Dobrze, dobrze, nie musieliśmy nadkładać drogi. Przesłuchiwać większej ilości ludzi. Dobra, już tak pojedziemy na przełaj. Chociaż to jest ścieżka. Właśnie tak się zastanawiałem, czy będę musiał sam się tym zająć, czy jednak z kapitanem Bernardem, ale myślę, że mi się wydaje, że kapitan Bernard jest na tyle spoko osobą, że jest w stanie nam w tym spokojnie pomóc, a my przy tym nie otrzymamy zbyt dużej ilości obrażeń. Kurde, jak to słońce fajnie pada przez te drzewa. Podoba mi się. I
to by było tutaj? Gdzie jest ten obóz? Nasz? To gdzieś chyba na rozstajach, nie? A! Tam są. Pan Bernard! Dzień dobry. A wy co robicie? Możecie mi powiedzieć? Bo wy tak sobie tutaj przyjechaliście tylko pobiesiadować? Nic innego nie robicie? Co za ludzie. Całą brudną robotę. I found that encampment. Odwalać. I'm glad to hear it. Is it far? No właśnie, really. O to chodzi, że nie. How many men did you see? O kurna, nie widziałem! Nie liczyłem ich. Sorry, I don't know. Next time, make sure you do. Don't you know anything about scouting? Well, it's not like we have any choice but to attack. It's time that mad bastard was hanging from the Rattay ramparts. Wouldn't it be better to parley with them, sir? Parley with robbers? You must be out of your mind, lad. Jestem w stanie go przekonać spokojnie. I gave Sir Hannes my word I'd look out for his men, and I intend to keep it. So it's my duty to advise a parley. You're going to advise me? You're not seeing straight, Captain. No wonder, since Wolfland's your king. Please, just grant me one thing. Let me go and parley. I'll find out more, and maybe we can settle everything without losing any men. No, out of the question. Pillaging needs to be stopped by swords and not words. Kurde mi... If we make a deal today, in a week another 20 bastards will be lining up for Sir Hannes's coin. All right, sir. It was just a suggestion. Well, you can keep your suggestions to yourself. Kurde, we get going or not? Mi się wydawało, że możemy go przekonać. I've got to do something. Get a move on, then. Oh, come on. Tell me, Captain. So what's the cause of your... Nothing in particular. Dobra, to już było. I'm ready to... Excellent. Let's go. O Boże, nie. Myślałem, że faktycznie jestem w stanie temu jakoś... Przypominam, że tak naprawdę chodzi o to, by jednak pokazać, że Ptaszek i ja tak naprawdę jesteśmy w stanie zrobić coś dobrego i coś z głową, tak? Gdzieś tam... Ptaszek, dowódca, zarządca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Około 10, panie. No, 8, 9, 10. 11 w sumie. Camberg, for your crimes against Sir Maloda of Olesna and Sir Hannes of Leiper, you have been declared a reprobate and an outlaw. Will you willingly lay down your arms and accept your just punishment at the hands of Sir Hannes? Or do you intend to offer resistance? That's a difficult choice, cousin. What do you say, man? No, chyba będzie bitka. Am I to take it you intend to resist? I didn't want to, but these men here talked me into it. We're wasting our time, Captain. This brute here hasn't the honor of a... O, Ptaszek się ubrał wreszcie. These murdering swine slayed Vitus and Cyril. I think it's time they pay for it. What do you say, man? Down yeah! For blood! At those bastards! Charge! For Russian to the man who brings me Wolfman's head! Your end is nigh. No, co jest? Dobra. Po pleckach, po pleckach, po pleckach. Panie Bernard, pomogę panu.
No, ale panowie, pomóżcie mi też. No i teraz można... spokojnie go tutaj dojechać. Aaa! Patrzcie, jaki cwaniak. Nie wiem dlaczego, ale ten miecz po prostu czasami nie trafia w ogóle w nic, mimo tego, że mam go w zasięgu. Ej, i ptaszek znowu się rozebrał. Nie chcę nic mówić. A mi się wydaje, albo ktoś jeszcze strzela. Czekaj, bo ja chciałbym go złupić. No i to rozumiem takie rzeczy, które on tutaj ze sobą ma. Jak najbardziej. Wytrych, ser. Nieźle. Co wy tutaj jeszcze macie? O, shit! Jakie wy macie... odwar z nagietka. Proszę bardzo. Pięknie. Lubię takie bitki. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że przeżyjemy, bo jesteśmy z kumplami. A jak widzicie, możemy zebrać masę dobrych rzeczy. A, w sumie ten kłuczak mi nie był potrzebny. A, ten był jakimś, kurde, strasznym jedakiem. No ale cóż, tu mamy tych. Tutaj mamy jeszcze jednego gdzieś na boku, bandytę. 180 można sobie wziąć, oczywiście grosze do kieszeni. Tego jeszcze sobie jeszcze sprawdzimy. Jak mam tak czas właśnie do sprawdzenia tutaj pobojowiska, to czemu nie? Jastrząb. Niech będzie. W sumie właśnie, bo niektórzy po prostu porozrzucali sobie gdzieś tutaj na ziemię. Ich te... oręże. Ale nie chce mi się już, kurczę... nie chce mi się już tutaj, kurczę, patrzeć. O los. Prawdopodobnie to było jego. Te broni, które się nazywają w jakiś sposób, prawdopodobnie są bardziej płatne. Ten powinien też... o, żądło. To jest to, co ja posiadam. Ciężka tarcza, może jednak nie. Tutaj zobaczymy, co ma. 170, możemy wziąć. Tego chyba przeszukiwaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Tego chyba nie przeszukiwaliśmy. O, za 300 coś ma, super. I jeszcze dodatkowo grosze. I nic więcej. Teraz tak, co my tutaj mamy? Królewski kordelas. Może być. Królewski kordelas może być. Chociaż one chyba były słabo płatne. Topór niekoniecznie. Chciałem zwrócić uwagę, że chyba nikt od nas nie zginął. Nie widzę tutaj naszych barw na ziemi. O, wytrych jak najbardziej. Chociaż nie, czekajcie, to są strażnicy? Są nasi? Tak, to jest na... o kurde. Tu jest bandyta, a tu jest strażnik. Ej, w sumie... patrzcie, strażnika możemy łupić. Weźmy bimber. Strażnika możemy łupić, bo nikt tego nie widzi. Ale zwróćcie uwagę, że... a co to mogę wziąć, to? Topór nie. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę bandytę możemy spokojnie łupić, a jeżeli to jest strażnik, to gdyby ktoś nas widział, to będzie to uznawane jako przestępstwo. Kordelas. Mieszczański miecz. One chyba były dosyć fajnie płatne. 1K za halabardę. No proszę was, bierzemy jak najbardziej. Odwary z nagietka zawsze się przydadzą. Chociaż, kurczę, podczas walki nie jesteśmy w stanie się leczyć, więc to jest trochę... to troszkę się. To możemy wziąć to i to. Dobra. Ciężka tarcza. Tutaj aż ich nie wywaliło. I tu chyba jest ostatni przyjemniaczek, jeżeli się dobrze orientuję, którego można byłoby złupić. 220, czemu nie? Ostatnio wydaliśmy sporo na naprawę, więc czemu by tego wszystkiego nie pozabierać ze sobą? No i proszę bardzo. I teraz zostało tylko i wyłącznie sprawić ewentualnie ich obóz. No i oczywiście przerzucić to wszystko na konia, bo nie będziemy przecież z tym łazić. Dobra. Chyba tu już... nie widzę tu żadnej skrzynki
u nich. Ładne pobojowisko, wam powiem. No, ale z barw widzę faktycznie tylko i wyłącznie jednego naszego ziemniaczka. Dobra, koniku, na ciebie zarzucamy wszystko, czego nie wykorzystuję. A to jest prawdopodobnie tutaj. Buty pielgrzyma, wow! Całkiem sporo tego. Będę musiał to później przejrzeć. Przed oddaniem do skupu będzie trzeba to przejrzeć. Halabarda. Czemu nie mogę zarzucić na konia? Aha, już chyba wiem. Bo to są za ciężkie rzeczy. Chociaż nie, wszystko inne mogę. Pyk, pyk, pyk. Ale bardzo nie mogę zarzucić na konia. Być może się nie mieści, po prostu jest zbyt wielka. Jak na konia. No i oczywiście sporo odwarów z nagietka mamy. Można byłoby sobie też zrzucić jakieś 12, 6 mi wystarczy przy sobie nosić. I te niezbędniki również możemy sobie wywalić. Kielichy. Wytrychy? Czemu wytrychy są osobno rozstakowane? Cyk. No. I mamy to. Słuchajcie. Teraz w takim razie tylko... O Jezu, gdzie jest koń? Gdzieś ty polazł. No przecież ja na ciebie zarzucam, a ty kurde coś gdzieś polazłeś. No co ty to? Gościu, gościu. I z panem Bernardem. O, pan Bernard sobie kurde jedzie stąd. Dobra, może go dogonimy. W każdym razie zagadać by trzeba do niego i prawdopodobnie wrócić do pana Hanusza, bo sprawa, jakby nie patrzeć, chyba trochę rozwiązana. Chyba. Ale nie jestem pewien. Oni idą z buta, więc za daleko nie zaszli. Nagle z tej bitki poszli. Co, z powrotem do obozu? Bardzo możliwe. Ale dogonimy ich w takim razie konno. O, proszę bardzo. No i mamy. Cały zestawik. To nie ty, to nie ty, to nie ty. Prawdopodobnie na przodzie będzie ten Bernard. No! Pyk. Zwycięstwa. Victory is ours, Captain. Praise the Lord. My men are no easy pickings. And you and Sir Hans helped us a lot. What now? We'll break camp and head back to the castle. You ought to go on ahead and report to Sir Hanush. Yes, Captain. Pięknie. Ciekawe, czy panu Hanuszowi się będzie to w jakiś sposób podobało, że rozgromiliśmy obóz, a nie jakoś w porozumieniu to wszystko załatwiliśmy. No trudno powiedzieć. W każdym razie, słuchajcie, później zamiast wracać do Ratajów, pojedziemy sobie od razu do Merchojedów i tam przesłuchamy odpowiednią osobę. Dopiero później wrócimy do Ratajów i złożymy to wszystko panu Hanuszowi. W każdym razie, dzięki wam bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, a my widzimy się następnym razem w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie już jutro. Trzymajcie się. Pa, pa.